Weź siądź bliżej. Kamera wcale się nie widzi. Dobra. Jesteśmy z powrotem. Halo. Próbowaliśmy. Wyszliśmy. Zadajesz egzystencjalne pytania. Czemu? O, jesteśmy coraz bliżej. Ale nie odpowiadamy na nie. W sercu? W sercu nic się nie rodzi. Namiot. Jakieś... wieszczka? Co? Dobra, obróć kartkę. Aha, czyli proszę tak jakby czasnęła czas? Czyli ona po... A, może to jest opowieść... To jego matkę chodzi, że ona co, nie chciała mieć drugiego dziecka? Nie ma sensu komplikować życia sobie i innym. Spróbuj się dostosować. Przestań bujać w obłokach. Zacznij żyć rzeczywistością. To właśnie rozumieją inni. Rzeczywistość. No nie wiem, wiesz, rzeczywistość rzeczywistością, ale chcieliście go zabić, kurna, za jakiegoś ducha, więc... Tam była druga kartka przeszczająca. No dobra. Liścik matki Jatana. No tam, słoneczko, przepraszam, że na siebie nakrzyczałam. Chcę, żebyś zachował ten liścik i czytał go za każdym razem, gdy stracę panowanie nad sobą. Nie robię tego nieumyślnie. Umyślnie, mam niewyparzony język. Jesteś moim chłopcem, moim kochanym skarbem. Postaraj się po prostu przestać bujać w obłokach, dobrze? W obłokach. Aha, czy on napisał taką historię, że go niby nie ma, nie? I matka znów czuje się dobrze, prawda? Mhm. Dobra, ale wróćmy zatem szybko do... Okej, wielki dobrze, powrót. Ostatnią naszą taką... Większą zagadką, którą przypuszczalnie jeszcze nie rozwiązaliśmy, no to jest ta lampa. Znaleziona w kościele, w nawie po którą nic nie możemy stronie. Zrobić, a dookoła rośnie skrzyp. Nie wiem. Nic dziwnego tak skrzypi. Znaleźliśmy również tutaj otwarty właśnie. Grobowiec. Taczka, grobowiec. Znaleźliśmy, że tam był ptak, cimno i dupa. Nie wiem, obierzmy naokoło. Właśnie, trzeba z tym ptakiem coś było nie tak. Przypuszczalnie to były ptaki Odyna. Znaczy był tam jeden, ale drugiego nie mogliśmy znaleźć. A czyli aha, dobra, czyli gościu przybył z północy, sprowadził to wszystko tak. Kamienie, murarz, bo budowniczy i te sprawy. Dobra, rozglądajmy się. Może coś tu jest w krzakach, jak zawsze. Czekaj. Wiecie, szybko tego grobu coś tam może być. Kurczę, no bo to wydaje mi się, że... Ale którego... Czekaj. O Jezus. Ja pierdziele! Oraz to kurwa, podstawiają pod nos. Tak, i tak nie możemy. Pędzel, wiadro, truchła wrona. Krew jako farba, rytuał. Zabite wrony rozcięte przy użyciu noża, sztyletu, skalpela, brzytwy. A kie? Kie? Dobra, idź, bo znowu nas uwięzisz. Jezus. A ten nagrobek patrz na ciebie. No dobra, czyli... Stańcie! Jeszcze w nagrobku jest ciemno. Wydaje mi się, żeby zapalić światło, potrzebujemy tej wrony, więc może ścieżką w dół idźmy, tak jak zwykle. Nie wiem. Ogólnie w tej grze za dużo jest ułożenia... Tak, za dużo chodzenia z miejsca w miejsce. Znaczy, między jakimiś po szlakami. Za dużo żeby dojść jest po do prostu... tego kościoła, to naprawdę pruliśmy, kurczę, robiliśmy dobra, dobry... odkryliśmy plamy krwi. Ktoś się tam zmagał. Dobra, tu jest ścieżka, więc... Ścieżka póki co jest... Czemu nie? Chyba ta gra polega na tym, żeby po prostu nie odchodzić od ścieżki. Słusznie. Jezu! Pomóż! Dobra, wiecie co? Żeby nie męczyć wam dupy, przystopujemy i jak coś znajdziemy, to wam powiemy. Znaleźliśmy. No jak ciecie normalnie chodzimy, ale powiem ci, że nawet się nie zapaliła, więc tak szukanie nie, kurczej błysko takie... wisiana, to... No to jest trochę męczące. No dobra. Zbadajmy. A. No zajebiście. Przybliż. No. O, tu coś pewnie jest. Chciałam ci coś tam chowa pewnie. Ktoś oberwał tym dziobem.
No widziałam gorsze bronie. Dobra, zabieramy. Aha, dobra, czyli... O, powam się. Wiemy, która, gdzie ta wrona być powinna teraz. Na plamie krwi. Jep, po tobie. Dobra. A to co? A, tam no to byliśmy. Są te wrony. Znaki zapytania. Ekie? Ekie? Wrony? What? So what? Okej. Okay. Kurwa. Podciągnęliśmy. O! What? O, wow. Co to jest? Czy to dziadek? Nie, to wujek Chad. O. Przyczyna śmierci? No wydaje mi się, że nóż. Rana klatki piersiowej, brak krwi, postmortem. Rana cięta twarzy, płytka, niewielkie krwawienie. Ślady krwi, rana pleców. Czy ktoś wujka... Jeden napastnik, wielu napastników. Czy ktoś wujka znalazł na cmentarzu... I... Co? Jakiś specyficzny nóż. Zabierz? Dotknij. Jak on się teraz ożywi? Czegoś jeszcze nie zrobiliśmy? Czego nie zrobiliśmy? Nie wiem. A może dlatego, że nóż wyjmiliśmy, tak? Wyjęliśmy nóż. To nie mogę włożyć z powrotem. No nie, nie mogłoby być. Znowu symbol. Ten dziwny taszyny. Symbol. Ale niesamowite. Czekaj. Może trzeba ten nóż gdzieś położyć? Może te wrony? Sztylety. Właśnie. Witaj retrospekcja, bardzo za sobą tęskniłam. Może teraz trzeba go dotknąć. Tak. Lampy? Dobra. O kurwa. No tutaj to kurczę, no mam blade pojęcie co mogło się stać. Wejdź już stąd, bo one wyprzągną na zewnątrz. Tak. Lecą na mnie? Oho! Wow. Creepy as a fuck. O Boże, tam się wszystko zaczyna? Dobra, patrzmy. Tu ta. Aha. Tu matka, to ojciec. A może Chad to był właśnie wujek? No bo to był wujek, Chad to był wujek, czyli co tu się stało? Travis, matka z Wyszli Travisem go szukać? Szukali go. To chyba ojciec. To może być ojciec. Tak. Tak, to ojciec, bo wygląda jak dziadek. Bardziej wygląda jak wujek, ale dobra. Nie, Chad to ten okrągły. Czekaj, ona miała lampę. Czy co w kościele mówisz? Skoro ją wcześniej zajmowaliśmy. Nie, to musi być coś innego. Właśnie, skąd ta lampa tam? Czekaj, teraz idziemy tędy. Kurczę, te kwiatuszki wyglądają jak te. Jezu. Zabili ojca? On chciał zabić ojca? To wujek chciał zabić ojca, no to wygląda. A matka go dźgnęła. A potem chcieli go na szybkości zakopać? Czy to już wszystko? Czekaj, gdzie jest no to... Właśnie, Jeszcze jeden. Jest! Chcieli go zamurować. Nie, tu jeszcze żyje. Zobacz, co tam w środku, może coś jeszcze się stało. Nie, tu już nic się nie stało. Przerażony? No tak. Boże, to jest trudniejsze. Dobra, no. To na pewno pierwsze będzie tamto na górze. Poczekaj. Nie, ona go nie dźgnęła, ona... Bo on został dźgnięty w pierś, ona go postraszyła. Właśnie. Czyli na pewno zaczęło się od tego, że oni przyszli. Tak, oni coś tam zrobili. Oni przyszli. Dobra, zobaczmy. Czy tutaj może jako oni się jeden? Spotkali tutaj. Tak. To jest Travis. No tak, czyli oznacz jako jeden. Potem spotkała ojca. Potem spotkała ojca.
który coś tu robił. Może odkopywali. A może to już na końcu było? Nie, no idą w tamtą stronę. Nie, może to na końcu, oni później tu... No, zaznaczmy to jako dwa. Ewentualnie będziemy poprawiali potem. Potem co? Znaleźli je... Nie. Czy ona ma nóż w ręku? Zobacz, czy ona ma nóż w ręku. Nie. Nie. Tutaj ma nóż w ręku? Nie. On wygląda, jakby był przerażony. Tam dalej to wygląda, jakby... Może to już był koniec? Nie, bo na pewno go tu został dźwignięty. To może 3-4, a tu będzie ostatni. No poczekaj, tam czegoś nie było? Nie, nie, to już nic nie wyglądało. Kurwa, tamtedy nie idę. To będzie ostatni, to będzie ostatni. Czyli oni może chcieli, żeby on tam wszedł? Tak, oni chcieli go zamurować tam. 3, 4, nie, tam będzie 3, gdzie on klęczy. On chciał tu wejść, ale nie ten. Tu 3, a tu 4. Tam 3. Chyba, że on tutaj. A może? Zobaczmy, no ewentualnie będziemy próbowali. Znaczy, wiesz, nie wiem, czy to się, wiesz, to się nie ułoży po prostu. Okej. Okay. Zobaczmy. Dobra. Jazda. Aha, czyli okej. Okay. Co tu się dzieje? Gdzie Ethan? Mieliście się tym zająć. Uśpiony musi przestać śnić. Czy muszą go obudzić? Nie udało się chyba. Nie udało się. Czyli może to było jedynka. Dwa. To spróbujmy teraz. A może to była... A może to będzie ostatnie? Co tu się dzieje? Gdzie Ethan? Mieliście się tym zająć. Uśpiony musi przestać się... A nie, przecież to było wcześniej. Czyli to jest jedynka. Nie, to nie jest jedynka. No bo od tego się zaczyna. Tak? No spróbuj, wizualizujmy. A nie, czekaj, można chyba zwizualizować każdy kawałek. Pokaż. Nasz syn. Czad wsadził do krypty naszego syna. I zamuruje go. Odda go uśpionemu. Boże, ten biedny na dzieciak. To głos barbarzynki. Właśnie. Czekaj, dobrze. A ten jest głosem chyba łotrzyka. Nie! Nie, źle. Co się dzieje? Gdzie Ethan? Mieliście się tym zająć. Poczekaj. Zaraz zobaczmy następne. Zwizualizujmy każdy po kolei. Czyli to będzie pewnie i pierwsze. Okay. Tutaj, tu go znaleźli. Tu go znaleźli, czekaj, że czekaj, próbował, czekaj. I to będzie drugie. Tu się gościu starał wykarpiać. To powinno być... To będzie czwarte, a tam z tym dzieciakiem możliwe, że to będzie... Ostatnie. Dobra, no dobra, ostatnie. Jedziemy. To nasz syn. Czad wsadził do krypty naszego syna. I zamuruje go. Odda go ten głos tego kogoś też na zawsze. Czy to nie był kapitan Rumford? Kapitan Rumford! Dobrze. Ty, łebski jesteś. Wiesz, że on jest niegroźny. Wiesz, że źle robimy. Chad, skończ murować, zanim dojdzie do siebie. Moje oko. No, dźgnął go tą broną. Daj mi to obejrzeć. Odwal się, to wszystko wina Dale'a. Powinien nam pomagać. Dale to tchórz. Zawsze taki był. Fakt. To tchórz. Chad, zostaw go! To twój brat, zostaw go! On był dźwięty w pierś. Dobili go tutaj? Młody spierniczy. Ale to było takie dziwne. Co tu się dzieje? Gdzie Ethan? Mieliście się tym zająć. Uśpiony musi przestać śnić. Twój wujek Chad nie żyje. Rany. Ethan. A, czyli on wszedł na wieżę. Boże, co tam się dzieje? Teraz jestem wciągnięta w tego. No to jest po prostu chora jazda.
Tak nie można. I tam to nasz syn. Aha. Tato, muszę się dostać do kopalni. Do kopalni? Mój klucz. Nie wiem, gdzie jest. Dam sobie radę. Obok bramy jest taki ukryty tunel. Po prostu trzymaj mamę z daleka ode mnie. Jest chora. Wy wszyscy jesteście. Jest bardzo spokojny. Jego rodzina chce go zamordować. Tak. Śnić. Itan zakłócił jego spokój. Czymkolwiek jest to uśpiony, tak. Wydostał się na wolność, zatruwając umysły bliskich Itana. To znaczy co? Uśpiony musi przestać śnić, ale przecież skoro on go obudził, to znaczy, że musi chyba zasnąć z powrotem, nie? No właśnie, nie wiem. To znaczy idziemy do kopalni teraz? Wypadałoby, ale poczekaj, zobaczmy z tym kościołem, może coś... No bo to była ta lampa. Może... Skąd ta lampa tam w ogóle się wzięła, no? No właśnie. Może... No niby młody tam uciekając, może ale wiesz... Ale to czyżby niedociągnięcie jakieś? Nie wiem. Obok bramy jest tunel, czyli musisz znaleźć jakiś tunel. No nie możemy jej tak wziąć, bo jest zbita, więc... No tak. Dobra, może zakończmy już tym razem, bez. Dobra, kończymy teraz. Okej. Okay. Jest, jest chora jazda. Coś tu się dzieje, coś a ten dom dzieje. Jest ciągle derpowaty. Tak. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Pa, pa.